świnie, no tak wspomniałem, mogą wpędzić w biedę i z tej biedy wyciągnąć. Mamy cenę dzisiaj zboża sprzed 18 lat. Dotacje, tak, która tam była, na przykład połowa czy 1/3, no to o tyle zdążały maszyny, więc my tą dotację faktycznie tylko wzięliśmy na siebie, oddali im. Na naszym terenie tu każdy miał świnie. Nas w powiecie, nie wiem, zostało z 5-6. Jesteśmy w miejscowości Winna Góra, położonej w województwie wielkopolskim, gdzie odwiedzamy gospodarstwo należące do Miłosza Jackowiaka, a z nami są pan Miłosz i Mirosław Jackowiakowie. Panowie, pierwsze pytanie, jak tutaj wygląda historia gospodarstwa, kiedy zaczęliście tutaj pracę? Gospodarstwo powstało w 1947 roku po reformie. Dostała moja babcia 7 hektarów, była wdowa. No i z tego gospodarstwa ja objąłem 7-hektarowe gospodarstwo, no i powiększyłem do 55, resztę powiększył Miłosz, przekazałem mu 6 lat temu chyba, tak, gospodarstwo, 6 lat temu gospodarstwo, no i widzę, że zapałem robi. Na jakim areale teraz działacie? Teraz obrabiamy około 140 hektarów. No właśnie, 140 hektarów produkcji roślinnej, jest jeszcze produkcja zwierzęca do tego? Jest, co prawda, nie taka jak była, bo była w granicach 4000 tucznika. No teraz jest granica 1000. 2000 zrobimy w roku po prostu, nie? Tak, żeby, bo też jestem w grupie producenckiej wrzesińskiej, także tu też limity są, no przystąpiłem do grupy, też muszę się wywiązać, tak? Ale no był taki czas, że dochodziliśmy do 4000 sztuk w roku, w tuczu. Teraz jest niżej, bo jest kiepska sytuacja na rynku, czy to jest z waszej decyzji tutaj tylko i wyłącznie? Głównie tak, ekonomiczna. No świnie, no tak wspomniałem, są mogą wpędzić w biedę i z tej biedy wyciągnąć, ale no gdzieś tam, wiadomo, rok temu też były zawirowania z tą i wojną, z cenami zbóż i tak dalej. No my mamy ten plus, że robimy tucz, także no, wstawiamy stado, tuczymy. Możemy zrezygnować, jak się kończy stado, nie? Tak, także, w każdym momencie możemy. Ale wiele gospodarstw, tych, które zawierzyło do końca tuczowi, no zbankrutowało. Bo jeżeli do tucznika dokładaliśmy od 100 do 150 zł, dokładaliśmy. I to wszyscy wiedzieli, tylko nikt nic nie robił. No wielu się przewiozło, bo mieli takie długi w paszarniach, mieli takie długi i innych firm, że musieli gospodarstwa posprzedawać, nawet w okolicy środek. Czyli to, panowie, co powiedzieliście, czyli najgorsze jest to, jak duże wahania są tutaj na tym rynku. No świnia jest właśnie taką produkcją, która no, jest niestała strasznie. Tutaj najlepiej to chyba wychodziło tak, jak był ten tucz cały czas prowadzony z miesiąca na miesiąc, przyjeżdżały małe i wyjeżdżały duże. Wtedy no to można powiedzieć, że jakaś tak na koniec roku ten plus wyszedł, ale no w chwili obecnej też tak mamy, wstawiamy tucz, tuczymy i sprzedajemy. Teraz kwestia, jak trafimy w cenę. I z zakupem małego, i ze sprzedażą dużego, nie? No właśnie, a ta trzoda chlewna to w ogóle od kiedy jest w gospodarstwie? Od zawsze. To znaczy powiększaliśmy, rodzice mieli jeszcze bydło, a ja już przeszłem na samą trzodę i mieliśmy 70 loch. Za moich czasów w cyklu zamkniętym mieliśmy bardzo piękne porodówki, no ale później wszyscy mówią skala. My też poszliśmy na tej fali i poprzerabialiśmy wszystko na tucz. No tak, mamy rok 2024, czyli 10 lat od tego, kiedy pojawił się ASF w Polsce. Czy to właśnie wtedy zaczęły się większe problemy? To znaczy skoki były zawsze, górka, dołek. Wtedy cena tak leciała na łeb, na szyję, a środki do produkcji no miały cenę. Czy wy planujecie pozostać przy tym, czy może gdzieś już świta w głowie pomysł, żeby jednak z tych świń zrezygnować? Póki będę też w grupie, będziemy mieli te świnki, no zobaczymy, co się będzie działo. Mamy ten, mówię, plus, że też tuczymy, raczej plus minus, zarobimy mniej, ale możemy w każdym momencie zejść z tej produkcji. Mamy też porobione wszystkie świnianie już na rusztach, także nie wwozimy słomy, nie ma tej roboty z tą słomą. Mamy porobione paszociągi, także też no, ta praca przy tych świniach jednak się dużo zmieniła z tego, co ja pamiętam za dzieciaka, tak? Worki, noszenie tej paszy, no ile to zajmowało czasu, nie? Dzisiaj już no, jest to tak porobione, że faktycznie obsługa jest, ja mogę już się skupić bardziej na polu, na maszynach, na remontach, a tu tata może spokojnie to obejść, no wiadomo, że jak są, przyjeżdżają świnie czy wyjeżdżają duże, no to
potrzeba tam pomocy, no trzeba nas dwóch, trzech przykładowo do załadunku. Ale przy codziennej obsłudze, już przy tym, co mamy osiągnięte przez tyle lat, już tylko ojciec chodzi, przejdzie doglądnie, napuści paszy, przejdzie, czy jakaś sztuka słabsza, no jest uprawnienie. To co można, to się robi, to nie jest jakaś wielka, skomplikowana, przy maciorach jest gorzej, ale też jeżeli nie zmienią się warunki, jeżeli firmy same nie przyjdą po rozum do głowy, nie zaczną rolników traktować poważnie, to bardzo wielu. Na naszym terenie tu każdy miał świnie. Nas w powiecie, nie wiem ilu zostało, z 5-6 takich, co produkują. Także to musi się zmienić. Jeżeli to się nie zmieni, to zostaną nam świnie z zachodu. Zresztą w większości już dzisiaj jemy Duńczyka czy Niemca. No a jaka jest smakowitość tego mięsa, to wielu w marketach się może przekonać, kupując i nie wiedząc, czy je mięso, czy coś innego. Nasze świnie, naprawdę miasto powinno zrozumieć, to faktycznie są ekologiczne. My nie pasiemy żadnymi odpadami. Ta świnia dostaje to, co najlepsze. Pszenicę, jęczmień, przyżyto, kukurydzę. To sami wyprodukujemy. U nas na przykład tak jest, że to, co wyprodukujemy na polach, sami robimy paszę, tak? To też wiemy, co w tym polu dajemy. Jakość mięsa, no wydaje mi się, że jest na bardzo wysokim poziomie. Nie? 140 hektarów, a jakie klasy bonitacyjne, jakie rośliny uprawiacie na tym areale? No klasy są bardzo rozbieżne, bo faktycznie mamy też od trzeciej A no, do szóstki. Także no rozbieżność straszna. Nie? No musimy to dzielić na różne uprawy. Nie tak, że jest schemat utarty, że robimy tak i tak i taki nawóz, to tyle. Tylko po prostu no musimy to rozdzielić tak, żeby na każdym polu uzyskać oczywiście jak najlepsze plony, żeby był z tego zysk przede wszystkim. No ale też nie wkładać w tą ziemię niepotrzebnie, czego ona nie odda. A jakie rośliny wysiewacie na tym areale? Mamy kukurydzę, pszenicę, pszenżyto, jęczmień, rzepak, no i buraka mamy tam około 9 hektarów. Nie? Jakie wydajności w tych roślinach udaje się uzyskiwać? Też najróżniejsze, ale gdzieś tam pszenica około 8 ton, no przeważnie jest, nie? Pszenżyto też w tych granicach, no i jęczmień 9 nawet. Rzepaku w tym roku mieliśmy prawie 5 ton. No ale jest to, żeby też ktoś nie pomyślał, że to tak rośnie, bardzo dużym nakładem. Więc czasami też te nakłady może są przesadzone. Może było lepiej pozbierać te 4200, na przykład 4300 tego rzepaku, a mniejszy nakładem. Wszystko się liczy, ile z tego hektara się uzyska kasy, bo po to robimy, nie robimy dla idei, tylko po to, żeby z tego były pieniądze. No i jeżeli jest taki spadek o połowę ceny zboża czy więcej, no ktoś chyba kalkuluje, przecież mamy Instytut Ekonomiki i Rolnictwa, tam przecież mądrzy siedzą, biorą pieniądze za to i państwo ma wpływ poprzez nawozy, też regulacji pewnych rzeczy. Tutaj środki ochrony roślin co rok idą w górę, nawozy, a nasz produkt, mamy cenę dzisiaj zboża sprzed 18 lat. To jest chore. Ile wtedy ludzie zarabiali, ile wtedy nawóz kosztował, olej opałowy, olej napędowy, to przecież to jest przepaść. Po wejściu do Unii cały sprzęt zdrożał 100%. Po wejściu do Unii już. I cały czas idzie. Dofinansowania wszystko wywindowały. Dofinansowania to były faktycznie do tego, żebyśmy kupili zachodnie maszyny drogie. Dofinansowania były dla rolników, tylko dla firm. Tak to wyszło. Tak to wyszło. No. Bo my całą jakby tą dotację, tak, która tam była na przykład połowa czy 1/3, no to o tyle zdrożały maszyny, więc my tą dotację faktycznie tylko wzięliśmy na siebie, oddali im. No maszyny nie powinny tyle kosztować, no bo też to jest nieadekwatne. Czasami czy na Bednarach się ogląda maszyny. Człowiek nie rozumie nawet, za co tam się tyle płaci, tak do końca. No ale mówią sami, jest dotacja teraz na bezorkową uprawę, no więc dzisiaj talerzówki i agregaty bezorkowe pójdą za 30% do góry, nie? No bo jest na to popyt. Pługi już odeszły, więc pługi staniały. Jesteśmy w rejonie Wielkopolski, gdzie jest od lat, bo tutaj przez płot faktycznie stacja całodobowa Instytutu Ochrony Roślin, która bada opady, no wszystko bada, nie? I dlatego właśnie, jak tu przy tym temacie jest tata, dlatego właśnie ta maszyna została też zbudowana, żeby tą wodę w glebie oszczędzać. Mówimy o maszynie do uprawy bezorkowej, bo tutaj chciałem to doprecyzować. Tak, ta maszyna przez to też była zbudowana, żeby tą wodę oszczędzać, żeby tej gleby nie przewracać, żeby jak najbardziej
zostawić tą wodę, robić jak najmniej przejazdów po tej glebie i jak najmniej ją przewracać. No właśnie, no to skoro już przeszliśmy tutaj trochę do parku maszyn, to o to zapytam, jak to tutaj wygląda, bo rozumiem, że to też jest pana konik tutaj akurat, jeśli chodzi o ciągniki, o sprzęt w gospodarstwie. Sprzętu jest, bym powiedział, trochę nad wyraz, jeśli chodzi o hektary, no ale jakoś w tym się lubuję. Więc tak, pracuję Case Puma 145, która była teraz wykorzystywana do teraz, powiedzmy, do tych najgorszych prac typu właśnie bezorka, czy orka, czy ściewy i tak dalej. Teraz zastępuje go od niedawna klas Action 840, właśnie też przez tą maszynę bezorkową, żeby był lepszy uciąg i no, żeby sobie radził po prostu z tym. Potem mamy Case'a JX90, typowo do oprysku na wąskich kołach. Mamy Case'a CVX'a 170 koni. On chodzi 90% czasu przy przyczepie budowlanej na właśnie wożenie czy obornika, czy pomiotu, no ziemi, wszystkiego. I taki nowy nabytek Case CS, troszeczkę do remontu, zobaczymy. No też był kupiony tak z myślą, że może zostanie. Widzimy też dwa kombajny zbożowe. Są dwa kombajny, John Deere 1570 97 roku i Massey Ferguson 72-74. To obydwa pracują w gospodarstwie, czy tutaj jeden jest do sprzedaży? Jak to wygląda? No właśnie, John Deere został na dniach sprzedany. No to jest z powodu braku po prostu ludzi, tak, do pracy, żeby jechać tym sprzętem. No właśnie, dwa kombajny, to tak już się domyślałem i chciałem o to pytać. Czyli rozumiem, że poza tym również usługi rolnicze świadczycie dla innych rolników w okolicy tutaj. No pomagamy. To gospodarstwa padają i tutaj się trochę to inaczej, a dużo mają swój sprzęt. Czyli klienci się wykruszyli poniekąd. Tak, wielu się wykruszyło. Chociaż już coraz bardziej jest taki trend, że te małe gospodarstwa zauważyły, że lepiej nająć usługę na coś, żeby zrobić to w polu porządnie, bo to będzie procentować potem i w plonach, i w tej uprawie, i tak dalej. Więc też już większość, jakąś część oddają jakby tych prac komuś innemu, żeby było to zrobione porządnie. Czy inwestowaliście tutaj w nowe maszyny, czy raczej używane? W większości są to używane maszyny. Jednak, bo Case, ta Puma akurat była nowa i JX był nowy w 2009 roku. Programy były takie dostępne, braliśmy też, bo była taka możliwość. Braliśmy udział w pierwszym po Saparcie programie, gdzie można było kupić maszyny i to był bardzo mądry program, używany do 5 lat. Nie? Także było stać nawet tych rolników, którzy nie byli aż tak zasobni, żeby kupić te maszyny, nie? Bo te maszyny jednak były dużo tańsze. Większość rzeczy tu na tym gospodarstwie jest robiona też przez nas. Czy tam przyczepy też, to dwie co prawda są kupione nowe, ale cała reszta przyczepy jest remontowana. Ciągniki też robimy w własnym zakresie, ile możemy oczywiście, co się podejmiemy. Taka maszyna, no czy tak wspomniałem już tam, czy przywiniania, żmijki, cokolwiek, no to wszystko robimy sami. Zimy też nie wyglądają tak, bo też czasami się ludzie śmieją, że rolnikowi, no zima, no to leży. To tak u nas nie działa. Ja od dzieciaka pamiętam, to zawsze było tak, że przychodził okres zimowy, czy już tam na minusie, to zaczynały się prace garażowe. Czyli wprowadzało się jakiś sprzęt, remontowało tak, żeby on na wiosnę był gotowy. I takich sprzętów kilka remontowaliśmy w zimę. Co zimę? Bo to trzeba powiedzieć, co zimę. Nie, ja nie pamiętam po prostu takiej zimy, którą byśmy przesiedzieli w domu. Mamy za sobą suszarnię, to chciałem wspomnieć również o tym piecu, który też jest poniekąd waszej konstrukcji, prawda? Bo jest piec na słomę. To co trzeba zacząć? Piec na słomę. I większość tych piecy, a raczej 95% tych piecy jest na wodę. Z płaszczem wodnym. Ten piec jest zbudowany tak, że działa jako nagrzewnica. Czyli balot palący się w środku ogrzewa blachę, która oddaje ciepło, wymiennik ciepła też jest oczywiście, który też oddaje ciepło, duży wentylator 30 kW przedmuchuje cały ten piec, żeby on się po prostu nie pogiął i żeby uzyskać daną ilość powietrza do właśnie suszarni. I suszymy po prostu swoją kukurydzę, czy tam pomagamy znajomym w suszeniu. Panowie, widać tutaj podczas rozmowy z wami, że rolnictwo to dla was nie tylko praca, ale także pasja. I o to chciałem zapytać, czy poza gospodarstwem również jakoś z rolnictwem jesteście związani w jakichś na przykład grupach rolników, czy właśnie w tego typu inicjatywach? Pierwsze grupy producenckie, znaczy jedną z pierwszych powstała w Środzie Wielkopolskiej. Co prawda nie przetrwała aż tak długo, ale część tych, którzy byli w tej grupie, poszła ze mną do grupy Września. Tam stworzyliśmy silną grupę. Dzisiaj Miłość już jest jakby w grupie córce, bo żeby dotacje otrzymać, to już młodzi założyli swoją grupę. I tak się zaczęło. Faktycznie tutaj w środzie walczyliśmy zawsze o to,
żeby rolnikom się żyło lepiej. I w samorządzie rolniczym, w izbach, czy w gminie, w komisji rolnictwa. Wielu dzisiaj nawet polityków, czy radnych, czy nie rozumie, że to jest służba. Jeżeli się decydujesz na to, żeby być wybranym, bo cię nikt nie zmusza przecież, ale jak się zdecydujesz, to musisz wiedzieć, że przede wszystkim musisz tych ludzi reprezentować i o nich walczyć. Także przez moje 40-lecie działalności społecznej nawalczyłem się dosyć. Karali mnie, rozpraw już nawet nie pamiętam, ile miałem mandatów, to już bym nie zliczył pewno, ale żadnych takich z przestępstwa, tylko za to, za działalność na rzecz rolnictwa. Rolnicy jak sami nie będą walczyć, to nikt ich... Już się przekonaliśmy, że nie mamy ani partii, ani porządnych związków, które by nas bronił. Naprawdę znam tych ludzi od... Na przykład to teraz w Niemczech. Telewizja tego nie pokazuje, jakie tam są strajki, ile tam tysięcy ciągników jest. No bo no nie chcą tego pokazywać przede wszystkim, tak? Ale tam widać, że działa to naprawdę sprawnie. Czyli tutaj tego zjednoczenia, jeśli chodzi o rolników w Polsce, brakuje według was? Tak, brakuje. Brakuje i faktycznie te oddolne ruchy gdzieś później giną. Niepotrzebnie, bo ja uważam, że powinna być albo silna partia chłopska, prawdziwa, nie ta, co dzisiaj jest przy władzy, a niedawno nas zimą polewali, jak ich minister był minister rolnictwa, a tutaj w skrzynkach pod Poznaniem strzelali do nas z jedenastki, a my do lasu uciekaliśmy przez las. Oni wszystko zapomnieli. My pamiętamy jako rolnicy, przez to jesteśmy takim dystansem do polityki. Naprawdę, bo polityka zepsuła wszystko i uważamy, że silny związek zawodowy, nawet partia, jeżeli by się przerodziła, to ale taka oddolnie budowana, słuchająca rolników, rozmawiająca z nimi, którą ci rolnicy by się utożsamiali do końca, że to jest mój przedstawiciel i on o mnie będzie walczył, a nie tylko o koryto. Powiedzieliście panowie tutaj, że w latach 40. rozpoczęła się historia gospodarstwa od areału 7 hektarów. Teraz tych hektarów jest 140, czyli tak naprawdę 20-krotnie powiększyło się gospodarstwo, można powiedzieć. A jakie macie plany na przyszłość? Tu przede wszystkim to pytanie jest chyba skierowane do młodego rolnika. Tutaj tata mi dużo pomaga jak na razie. To też dużo plusuje w tym, że można się rozwijać. No zobaczymy. No chciałbym zostać przy tych świniach, bo te budynki jednak są poprzerabiane, wszystko mamy fajnie zrobione. No ale co będzie, to nie wiem. No areał chciałbym też powiększać, no bo możliwości są. Sprzęt już dzisiaj jest taki, że faktycznie byłoby raz tyle i też by się podobało. Nie, to wiadomo, by trzeba nadciągnąć ileś godzin więcej, tak, ale dałoby radę. Także tutaj hektary nie są żadnym problemem, kwestia te świnie, nie? Zobaczymy, co dalej, nie? No myślę, że dopóki będę mógł, to będę pomagał, a tak między Bogiem a prawdą to prawie jestem zmuszony, bo też w życiu walczyłem o rolników, o to, jak są traktowani, jaki jest dostęp do służby zdrowia, ale też jakie dostają emerytury. Od niedawna bardzo mamy 1600 zł. Nie wiem, czy któryś z panów by za to wyżył, ale to też jest w jakiś sposób nas poniżenie, bo przecież... Tylko takie hasłowo podam, obowiązkowe dostawy 2 dekady, cena państwowa 2 dekady. Przecież to my na państwo nie robiliśmy? Przecież czasami to ktoś musiał odkupić żywiec wieprzowy, wołowy, żeby się wywiązał, bo za to się szło do więzienia. Mój ojciec siedział 3 miesiące, bo się nie wywiązał. Słuchajcie, a dzisiaj jesteśmy traktowani jak jakieś, nie powiem brzydkiego słowa, ale no taki mamy zasiłek jak tacy ludzie. Także tutaj pomagam, może z dobrego serca, ale też razem żyjemy, razem prowadzimy gospodarstwo domowe. Gospodarstwa były i są wielopokoleniowe, także szacunek do pracy, a z drugiej strony też szacunek dla ludzi starszych. Będąc 24 lata radnym tej gminy, a 12 lat w zarządzie, napatrzyłem się na te rzeczy. No źle jest. Dobrze jest w tych gospodarstwach, gdzie jest współpraca, gdzie, słuchajcie, się szanują nawzajem.
no i opiekują, bo przecież dopóki możemy, pomagamy. No ale my też gdzieś mamy jakiś koniec tego swojego aktywnego życia, gdzie człowiek już po prostu nie będzie mógł. No i wtedy jest rola. Ale ja myślę, że tutaj nie możemy się powstydzić. Myślę, że tak jak szanują w gospodarstwach, w rolnictwie ludzi starszych, to w żadnej naści.